Do tej pory głównym argumentem za wejściem do strefy euro, albo no, dwoma głównymi, było to, że to by spowodowało import wiarygodności i tutaj wskazywano na to, że rentowności obligacji krajów strefy euro są wyraźnie niższe niż naszych rentowności obligacji długoterminowych. A ten argument już od ładnych kilku kwartałów nie działa, to znaczy nasze rentowności są wyraźnie niższe od wielu krajów strefy euro, więc rynki wróciły z powrotem do oceny wiarygodności poszczególnych krajów poprzez to, jaką one prowadzą politykę makroekonomiczną, a nie względem tego, czy są w strefie euro, czy nie ma. Więc ten argument, który był dosyć silnym argumentem za, odpada. Drugim argumentem było to, że wejście do strefy euro przyniesie nam niższe stopy procentowe, co będzie dynamizowało inwestycje i wzrost gospodarczy. No, jesteśmy bogatsi o doświadczenia krajów, gdzie rzeczywiście niższe stopy procentowe zdynamizowały inwestycje, ale to były inwestycje w nieruchomości, które doprowadziły do powstania baniek na tamtych rynkach, które potem w konsekwencji doprowadziły do powstania poważnych systemów dla sektora bankowego, patrz Hiszpania, ale nie tylko. Także sam argument z niskich stóp procentowych wydaje mi się niewystarczający. Natomiast gdybyśmy byli przekonani, że niskie stopy procentowe są dla nas dobre, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada Polityki Pieniężnej obniżyła te stopy procentowe. Więc silne argumenty za, no, mocno osłabły albo całkowicie odpadły, natomiast dosyć mocno wzrosły argumenty przeciw. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w europejskim systemie finansowym, jeżeli weźmiemy pod uwagę tak zwane niekonwencjonalne kroki w polityce monetarnej, no to to się historycznie rzecz biorąc takie działania wcześniej czy później kończyły się inflacją i pytanie, czy powinniśmy się przyłączać do takiego bloku, który no, trochę drży w posadach i który w perspektywie ma no, jeszcze większe kłopoty niż to, co do tej pory widzieliśmy.